Puk, puk. To tam. Innowacja. Tak, dzisiaj pogadamy sobie o czymś nietypowym, bo o kamerze samochodowej, która widzi w 360 stopniach. Sporo, nie? No to zapraszam na recenzję kamery 70 Mai Omni. Materiał powstał przy płatnej współpracy z firmą 70 Mai, natomiast nikt nie miał wpływu na nasze zdanie na temat recenzowanego sprzętu. Myślę, że ta kamerka od razu zainteresuje większość użytkowników takich sprzętów. Wiecie, mówimy o modelu obrotowym, czymś dosyć nietypowym na rynku. Mówimy o modelu z Wi-Fi, czyli dedykowaną aplikacją. Mówimy o modelu także z wbudowanym modułem GPS i ADAS. To jest coś, czego nie można przegapić. Natomiast pogadajmy najpierw o tym, po co w ogóle tej kamerce możliwość obrotu. 70 Mai Omni to wyjątkowy wideorejestrator pod tym względem, że w zasadzie nie ma ślepych punktów. Dzięki temu, że całość jest osadzona na zmotoryzowanej, obrotowej bazie, może się obracać dookoła w 340 stopniach. Przy 140 stopniach kąta widzenia obiektywu, to w zasadzie daje pokrycie wszystkiego dookoła tej kamerki. Ale powiecie, czemu to ma służyć? No to już spieszę z odpowiedzią. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jedziecie sobie dwupasmówką i obok was jedzie kierowca BMW. Nie chcę obrażać teraz żadnych kierowców BMW, ale ja co oni są, to wiemy. Zaczyna nagle niebezpiecznie skręcać w waszą stronę. Nie wiadomo dlaczego. Czy próbuje was wyprzedzić, co próbuje zrobić? No to możecie wydać polecenie takiej kamerce, żeby obróciła się w lewo. Po to, aby zobaczyć w pełni to, co dzieje się po lewej stronie samochodu i mieć w razie czego podkładkę w sądzie. Oczywiście wypada też zwolnić, bo pewnie próbuje was wyprzedzić i nie umie. Natomiast to jest też szczególnie przydatna funkcja podczas parkowania. 70 Mai Omni jest w pewien sposób inteligentną kamerą samochodową. Po wykryciu uderzenia skupi się na tym, co uderzyło nasze auto. Może też wykryć podejrzane obiekty ruchome naprzeciwko samochodu, czy to jakiegoś przechodnia z wózkiem, czy dziecko z patykiem, a potem śledzić cały czas akurat ten jeden obiekt ruchomy. Wszystko po to, aby mieć materiał dowodowy. Natomiast nie mogliśmy tego niestety przetestować. Auto recenzenckie jest w leasingu, więc nie bawimy się z elektroniką. Żeby działały tryby parkingowe, trzeba wykorzystać dodatkowy hardware kit. Tak naprawdę tak samo pod względem trybów parkingowych działa większość wideorejestratorów. Co ciekawe, hardware kit w wersji 4G pozwala podejrzeć wszystko zdalnie. Na przykład będąc w supermarkecie, otrzymamy powiadomienie, że coś nietypowego dzieje się przy samochodzie. No to możemy od razu zobaczyć, czy to jest ptak, zwierzę, czy może jednak człowiek, który też potrafi być całkiem zezwierzęcony, zwłaszcza na parkingach. Dobra, ale hardware kit to jednak coś, co musicie dokupić poza zestawem. Pogadajmy o tym, co dostaniecie w zestawie. Oprócz kamery otrzymacie kabel zasilania, ładowarkę wpinaną do gniazdka zapalniczkowego, w dodatku z podwójnym portem USB, plastik do wygodnego poprowadzenia kabli oraz elektrostatyczną naklejkę, dzięki której łatwo przyczepicie wideorejestrator do szyby. Zresztą też łatwo go dzięki temu zdejmiecie, bo elektrostatyczna naklejka nie pozostawia kleju. Nie trzeba też w całości zdejmować naklejki, wystarczy po prostu przekręcić kamerkę, żeby ją na chwilę zdjąć. A w ogóle, skoro o kamerce mowa, to design 70 Mai Omni jest naprawdę super. W zasadzie znamy go od początku, bo to jest urządzenie, które najpierw było na Kickstarterze, więc to jest też bardzo fajny przykład tego, w jaki sposób konsument może zmienić się w prosumenta, ale to nie jest coś, o czym będziemy gadać w tym materiale. Możemy o tym pogadać kiedy indziej. Fajnie po prostu, że firma wyciąga dłoń do potencjalnych klientów, sprawdzając, czy faktycznie ich pomysłów się sprzeda. Najwyższa pora skończyć z próbowaniem nietypowych pomysłów w ciemno. Wracając do wyglądu. Co prawda redakcyjnie dostaliśmy wersję czarną, ale jest też patriotyczna, biało-czerwona. Szkoda, że jej nie dostaliśmy. Ta kamera samochodowa w ogóle przypomina taką większą pastylkę. Jest obła i nowoczesna. To jest nietypowy wygląd kamery samochodowej na naszym rynku. Z tyłu ma wyświetlacz, z jednego boku ma parę przycisków, a z drugiego ma port USB typu C. Nic przekombinowanego, fajnie to wygląda w samochodzie, a przy pomocy tych przycisków da się zmieniać bazowo różne ustawienia kamery. Natomiast ekran. Ekran jest o tyle ciekawy, że wyświetla Mike'sa. No i czym taki Mike's jest? No to jest maskotka 70 Mai. Przyjmuje formę takiej emotki, która reaguje na różne sposoby na to, co kamera chce przekazać. Wraz z kolorowym podświetlanym pierścieniem informuje o różnych rzeczach. Na przykład o tym, że kamera zaczęła nasłuchiwać, bo ma wbudowany głośnik, a także mikrofon po to, aby można było jej wydawać polecenia głosowe. Albo także informuje o tym, że zbliża się jakieś niebezpieczeństwo. No i robi to także po polsku, mówiąc dajmy na to, że przed nami jest jakiś przechodzień, czy że zbliżamy się za bardzo do samochodu.
Wykryto rów z przodu pojazdu. W ogóle pewnie zwrócicie uwagę na to, że nic nie wspomniałem o karcie SD. No to dlatego, że tutaj po prostu nie ma wejścia na kartę SD. Jest EMMC, czyli standard chociażby spotykany w budżetowych laptopach. Kamerę kupicie w trzech wersjach, z pojemnością 32, 64 i 128 GB. To rozwiązanie ma swoje zalety, na przykład to, że jest po prostu bardziej niezawodne od kart SD, natomiast ma taką wadę, że zwyczajnie po zakupie, jeżeli będziecie chcieli mieć więcej miejsca, to już go nie rozszerzycie. Oczywiście kamera podczas pracy nadpisuje najstarsze treści, nagrywając w ciągu całą trasę. Poza tym trzeba też zdejmować całą kamerę, żeby przerzucić pliki na komputer. No ale to nie jest duży problem, bo można też skorzystać z aplikacji. Okej, to pogadajmy sobie teraz pokrótce w ogóle o tej aplikacji. Korzystanie z 70 Miomni bez niej nie ma w zasadzie sensu, tym bardziej, że kamera wymaga aktywacji w telefonie przed korzystaniem. Ale bez aplikacji nie wyobrażam sobie nowoczesnej kamery, chociażby dlatego, że dzięki niej można łatwo zaktualizować kamerkę, albo zmienić ustawienia, lub przerzucić różnego rodzaju pliki na telefon. No właśnie, można też uzyskać podgląd nagranych przez kamerę rzeczy. W szczególności przypadł nam do gustu efekt high-tech, w którym kamera nakłada taką nakładkę na obraz, który przypomina trochę cyberpunka. Oprócz statystyk pojazdu pokaże w nim też odległość od innych aut lub zagrożenie w postaci pieszych. No i do tego jest mapa trasy, przeciążenia, a nawet nachylenie pojazdu. Czuć, że to bardzo inteligentna kamera, a sama nakładka jest po prostu ładna. Łatwy dostęp do takich danych może okazać się nieodzowny wtedy, gdy po wypadku chcemy dojść do tego, co się w ogóle działo. Z ważniejszych rzeczy to właśnie w aplikacji można włączyć sterowanie głosem. No i tutaj trzeba jedną rzecz podkreślić. W testowanej przez nas kamerze sterowanie głosem wymagało znajomości angielskiego. Można kazać kamerze chociażby spojrzeć w prawo, w lewo, nagrywać vloga, czy chociażby wyłączyć nagrywanie dźwięku. Natomiast fakt, że brakuje polskich komend, to jest pewien minus dla niektórych użytkowników. Natomiast jest też funkcja ADAS, a ze względu na to, że wspomniana maskotka posługuje się językiem polskim, jest użyteczna także dla Polaków. Oczywiście tych, którzy nie znają języka angielskiego, ale nie gadajmy o tym, pogadajmy o tym, do czego służy ADAS. ADAS to jest system wspomagania kierowcy. Tutaj przejawia się w kilku działaniach kamery. 70 MyOmni poinformuje o tym, że samochód przed wami zaczął jechać, ostrzeże przed zjazdem z pasa ruchu lub da znać, że za bardzo zbliżacie się do aut na przodzie. Wszystko głosowo, bez konieczności patrzenia wprost na kamerę, więc użytecznie. No ale wiem, że pewnie napiszecie w komentarzach, hej, trzeba na to zwracać uwagę samemu i nikt tego nie podważa, natomiast dodatkowe przypominajki zawsze się przydadzą. Dobra, to teraz być może najważniejsza z rzeczy, na którą pewnie czekaliście przez cały materiał, czyli kwestie jakości nagrywania. I od razu mówię, nie jest źle. Producent wyposażył ten wideorejestrator w sensor OS02K10. Ogólnie chodzi o to, że kamera nagrywa treści w Full HD, przy 60 lub 30 klatkach na sekundę. I wykorzystano tu też technologię PureCell plus SHDR dla lepszych nagrań nocnych. Natomiast, jeżeli chodzi o dzienne, to naprawdę nie ma się tutaj do czego przyczepić. Jasne, że fajniej byłoby popatrzeć na obraz w 4K, ale nawet przy Full HD kamera widzi to, co trzeba, w dodatku nie ma problemów ze zbyt kontrastowymi ujęciami. Dzięki temu, że 70 MyOmni nagrywa w 60 klatkach na sekundę, a nie tylko 30, można zobaczyć więcej szczegółów. Wiecie, mieści się po prostu dwa razy więcej obrazów w jednej sekundzie, co oznacza, że jest większa szansa na to, że jeden z tych obrazów to będzie chociażby tablica rejestracyjna samochodu, który nas potrącił, albo szczegół związany z twarzą osoby, która uderzyła w nasz samochód. Przy tym detale w odległości około 3-5 metrów są całkiem nieźle widoczne. No a nocą też było całkiem nieźle i ja podejrzewam, że tutaj głównie chodzi o to, że ten HDR, o którym wspomniałem, to jest prawdziwy HDR. Czemu w ogóle tak sądzę? Sądzę tak dlatego, że żeby go włączyć, trzeba się przełączyć na Full HD, ale przy 30 klatkach na sekundę, a to dlatego, że kamera podczas pracy pewnie nagrywa prawie w tym samym momencie obraz w dwóch różnych ekspozycjach. No i łącząc to, jest w stanie wyciągnąć jeszcze więcej informacji z takiego obrazu. To jest o tyle lepsze od takich WDR-ów, że tutaj nie polega wyłącznie na możliwościach procesora, ale na fizycznych właściwościach sensora. No i to wraz z sensorem o niższej rozdzielczości, w której piksele są po prostu większe i wyłapują więcej światła, przekłada się na naprawdę dobry obraz nocą. Widać dobrze zarówno przechodniów, jak i tablice rejestracyjne. Mocne źródła światła nie wpływają bardzo na obraz. No ale szkoda tylko, że deska rozdzielcza odbija się czasami w szybie. Brakuje filtra polaryzacyjnego, natomiast to nie jest duży problem, bo to w zasadzie
dotyczy tylko krawędzi obrazu. No i nie pojawia się też czasami zdarzający się problem w różnego rodzaju bardziej budżetowych kamerach samochodowych, polegający na tym, że kiedy jakieś mocne źródło światła jest kierowane wprost na sensor kamery, to całość traci na kontraście i wygląda w ogóle jakoś tak dziwnie. No nie, tutaj nadal dosyć szczegółowo wszystko widać. To by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli macie jakieś pytania, to je zadajcie w komentarzach. Będziemy tam na Was czekać i z przyjemnością na wszystko odpowiemy. Tymczasem zachęcam Was do zajrzenia na nasze sociale, to znaczy na Facebooka, grupę też wideotestów po porady, na Instagrama po najlepsze fotki w branży technologicznej, a także na TikToka, jeżeli lubicie śmieszne i krótkie formaty. Do zobaczyska tam i do zobaczyska w kolejnych filmach. Cześć!